Stefan Hula to czwórka na medal. Na razie brązowy. W drużynowym konkursie skoku Willingen Polacy zajęli trzecie miejsce. Drugie wymknęło się w ostatniej serii. Polacy rozpoczęli rywalizację mocnym uderzeniem. 139 metrów Kamila Stocha. Koledzy dotrzymywali mu kroku. 125,5 Żyła, 131 Hula i 136 Adama Małysza. Pierwsza seria i Polska na drugim miejscu. Po piętach deptali nam Niemcy. Przed ostatnim skokiem tracili zaledwie 2 punkty. Severin Freund posunął bardzo daleko. 140 metrów i czekał na odpowiedź Małysza. Orzeł z Wisły wylądował 5,5 metra bliżej i ostatecznie zakończyliśmy konkurs na i tak świetnym trzecim miejscu. Szkoda, że ten front tak daleko skoczył. No, walczyłem ile mogłem z tą odległością, ale no, trochę zabrakło, ale jest podest i to jest ważne. Polacy po raz trzeci stanęli na podium konkursu drużynowego w Pucharze Świata. Zwyciężyli Austriacy. Schwierenzauer, Koch, Koffler i Morgenstern znokautowali rywali. Nad drugimi Niemcami mieli blisko 47 punktów przewagi. Jutro konkurs indywidualny.